otrzymali wyższą klasę taneczną B. Pierwszy utwór będzie przepiękny, ponieważ śpiewa Robert Janowski jej portret, a przed nami Szymon Staśkowiak, Zuzia Ryś, Walcu Angielski. Naprawdę nie wiem, nie wiem, bo tego nie wiesz, nawet sama ty, w tańczących wokół szarych ustraw, rozbłyska twój złoty świt, przerwany w pół, czuję wiatr. Pamięci składa tu basen samych serc. Naprawdę nie jestem, gdy nikt to prawda nie potrzebny wcale, gdy nie po drodze będzie raz mi uniosę twój zapach sen, rysowy ust, bardzo smutny, niedokończony, jasno to. Czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz? Ta wyzwań zamyśleń nagle twój i źle. Oddało nam trochę miło, gdy powiesz to, kiedyś próbujesz. Przez 3 sekundy oglądają się wstęp. Romantycznie i tak elegancko. I teraz zobaczcie, jeżeli ktoś lubi tą formę taneczną, czyli nie tańce latynoamerykańskie szalone, tylko właśnie te spokojniejsze, bardziej eleganckie takie, to jest również propozycja dla Państwa. Kolejnym tańcem, jaki Szymon i Zuzia nam zaprezentują, to będzie bardzo piękne tango. Zapraszam. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś jeszcze nas słyszy, jest daleko, zapraszamy tu bliżej do nas, bo za chwileczkę będziecie mieć, drodzy Państwo, spotkanie z naszą niespodzianką, dosłownie za chwileczkę. Niespodzianka, która wisi praktycznie na plakacie, ale rzeczywiście już są, za chwileczkę tutaj się pojawią, także zapraszamy wszystkich serdecznie tutaj do nas. Ale zanim to nastąpi, może jeszcze Szymon i Zuzia nam coś zaprezentują, ale żeby zapowiedzieć ten taniec, chciałabym dać komuś kubę. Ale żeby dać komuś kubę, to ktoś musi na niego zasłużyć. Pytanie brzmi, jaki taniec tańczony jest na największym balu w Wiedniu?
Ręka do góry. Idę do Pani. Wiem, że już tam słyszałam, ale Pani była szybsza w rękach. Mam nadzieję, że Pani pięknie zapowie, bo ten taniec zatańczy nasza para. Kubeczek dla Pani. Dański. To jeszcze raz zapraszamy. Walt Biedański. Proszę bardzo. Szymon i Zuzia tańczyli, jak Państwo jeszcze słyszą. Rzeczywiście śpiewa Ania Karwan. Przepiękny utwór jej. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale rzeczywiście Ania jest taką pierwszą potwierdzoną oficjalną informacją, że będzie tańczyła w programie Taniec z Gwiazdami. Także myślę, że to super. Młoda, piękna. Ona wygrała czy nie wygrała? Voice'a chyba, prawda? Nie wygrała, ale widzicie Państwo, nie zawsze trzeba wygrywać, żeby później zrobić kariery. Ja myślę, że jak jest talent, to można zająć i trzecie miejsce, czwarte i iść do przodu. Także Ania Karwan rzeczywiście zatańczy w Tańcu z Gwiazdami, ale tutaj dzisiaj dla Państwa jeszcze jeden taniec, a właściwie dwa, przepraszam, bo najpierw ten wolniejszy. Bardzo spokojny, wolny, mówią, że to jest najtrudniejszy taniec standardowy. On jest piękny, ale rzeczywiście technicznie jest taki, no, dosyć trudno, ale myślę, że Szymon sobie po prostu poradzi z nim idealnie. Proszę bardzo, slow foxtrot. Rzeczywiście jest bardzo dużo, jak mówiłam Państwu, znakomitych trenerów od tańca towarzyskiego, od tańców standardowych. Tak naprawdę jest Michał Pernak,
i Aleksandra i Łukasz Tomczak, bardzo utytułowana polska para. Natomiast w tańcach latynoamerykańskich Andrzej Suchocki i Natalia Piecewicz, zawodowcy, najlepsza praktycznie para w Polsce. Także zajęcia, które prowadzą, są naprawdę bardzo ciekawe, na najwyższym poziomie i pod kątem tanecznym, ale też pod kątem pedagogicznym. Także jeżeli macie ochotę namówić swoje dzieci, żeby zaczęły taniec towarzyski, tak jak Szymon i Zuzia na przykład wystąpić, to naprawdę zapraszamy, bo tańczą pod znakomitym okiem. Szymon i Zuzia, Szymon Staśkowiak, Zuzia Ryś, pożegnają się z Państwem. Quickstepem to najszybszy taniec standardowy. Prosimy.